na skok pierwszego z Polaków. Bardzo szybko zapaliło się zielone światło dla Piotra Żyły i zawodnik z Wisły już jest na progu. Dobra prędkość, powyżej 88 km na godzinę. Spokojny, ładny i daleki skok i będziemy liderami. Piękny skok Piotra Żyły na otwarcie tego konkursu. Miał bardzo dobre warunki. Spoglądam teraz na pomiar tego uszczelnionego wiatru. 1,8 metra na sekundę pod narty i 145 metrów. Zaledwie 1,5 metra gorzej od tego oficjalnego rekordu tego obiektu należącego już od 8 lat do Niemca Michaela Urmana. Brawo zatem Piotr Żyła. Znakomite otwarcie biało-czerwone. Objętych wprawdzie aż 18 punktów, no ale to oczywiście nic nie ujmuje